Melania poszła po pracy na spacer. Ciągle myśli o chłopaku z pubu i nie wie, czy dobrze zrobiła, uciekając przed nim. No, co tam? No. Uważaj! Boże, jak jeździsz, baranie? To jest ścieżka rowerowa! Mogłaś mnie zabić! Wlazłaś na ścieżkę, jeszcze masz pretensje? Filip? Mela? Cześć, zejdźmy ze ścieżki. Śledzisz mnie, czy co? No, chyba ty mnie śledzisz, ale faktycznie niezły przypadek. Jejciu, przepraszam, ja cię wlazłam na tą ścieżkę. Nie. Masz rację, ja naprawdę nie patrzę, gdzie nie idę. Nie wygłupia się, to moja wina, ja jechałem za szybko, przepraszam. Na szczęście nic się nie stało. Na szczęście. Ale słuchaj, dwa razy to może przypadek, ale trzy? Siła wyższa? Dokładnie. Teraz już nie masz wyjścia i musisz umówić się ze mną na kawę. Wiesz co, przepraszam, ale ja nie umawiam się na randki. A, rozumiem. Masz kogoś, tak? Nie, nie mam. Wręcz przeciwnie. Moje ostatnie wybory z oto facetów to pasmo niekończących się porażek. Czyli patrzysz na mnie i widzisz kolejną porażkę, tak? Nie zrozum mnie źle. Po prostu nie mogłabym się teraz rozczarować. Słuchaj, poczekaj. Wydaje mi się, że wiesz, trzeba próbować, tak? Ja jestem normalnym kolesiem, nie zrobię ci krzywdy. No nie wiem, sama nie wiem. Chyba, że ci się nie podobam, no to wsiadam na rower, idę do domu. Nie no, podobasz mi się nawet bardzo. To co, masz czas jutro? No, dobra, mam. To poczekaj, wezmę tylko kask i lecę. Okej, dobra. Dzień dobry.